W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dzisiaj 1 listopada, uroczystość wszystkich świętych. Jutro 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Dzień zaduszny, zaduszki. Jakże mądra koincydencja pierwszych listopadowych dni, kierująca nasze serca ku wieczności, ku Kościołowi triumfującemu, gdzie przebywają święci, i ku Kościołowi cierpiącemu, gdzie przebywają dusze pokutujące i oczyszczające się. Jest Kościół walczący na ziemi, jest Kościół triumfujący w niebie i jest Kościół cierpiący w czyśćcu. Czytamy w Katechizmie Katolickim świętego Piusa X. Wspólnota świętych rozciąga się także na niebo i czyściec, gdyż miłość jednoczy trzy części Kościoła: triumfujący, cierpiący i walczący. Święci modlą się do Boga zarówno za nas, jak i za dusze przebywające w czyśćcu. Najpierw otaczali chrześcijanie wielką czcią męczenników, ponieważ było ich wielu. Już w IV wieku, pierwszą niedzielę po zielonych świątkach, poświęcano pamięci wszystkich świętych męczenników. Na Zachodzie ta myśl znalazła urzeczywistnienie, gdy papież Bonifacy IV starożytny gmach Panteonu poświęcił 13 maja 608 roku jako świątynię Matki Boskiej i świętych męczenników. W następnym wieku zmieniono tytuł świątyni na Kościół Matki Boskiej, Męczenników i Wszystkich Sprawiedliwych. Wreszcie papież Grzegorz IV w roku 835 obchód wszystkich świętych wyznaczył na 1 listopada. W dniu dzisiejszym wchodzimy w uroczyste obcowanie z całym Kościołem triumfującym, wielbiącym Boga i Baranka. Do szczęścia wiecznego ta rzesza sprawiedliwych szła drogą wytkniętą przez Pana Jezusa, przez umartwienie, miłosierdzie, miłość bliźniego i przez znoszenie prześladowań dla imienia Jezusowego. Kościół modli się, wychwalając Boga trzykroć świętego i oddając cześć świętym. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia majestatu chwały Twojej. Ciebie, przesławny chór apostołów, Ciebie, proroków, poczet chwalebny, Ciebie wychwala męczenników, zastęp świetlany, Ciebie po wszystkiej ziemi wysławia Kościół święty, Ojca niezmierzonego majestatu, godnego uwielbienia, prawdziwego i jedynego Twojego Syna, świętego także Ducha Pocieszyciela. Drodzy wierni, poznawajmy świętych, czcijmy świętych i naśladujmy świętych. Poznawajmy świętych. W naszej codziennej lekturze miejmy żywoty świętych. Poznamy wspaniałe i mężne wzory życia według świętej Ewangelii,
życia spełnionego. Historia Sanctorum Magistra Vitae. Historia świętych nauczycielką życia. Uważna lektura codzienna żywotów świętych wiele nas nauczy. Czytajmy codziennie, czytajmy z uwagą, czytajmy w naszych rodzinach, czytajmy żywoty świętych dzieciom. Czcijmy świętych, módlmy się do świętych, prośmy ich o wstawiennictwo u Boga we wszystkich naszych potrzebach i troskach. Módlmy się do świętych z pełnym zaufaniem. Módlmy się do świętych z pełnym przekonaniem. Codziennie. I naśladujmy świętych. Jest takie powiedzenie: verba docent, exempla trahunt. Słowa pouczają, przykłady pociągają. Wiele możemy zaczerpnąć od świętych co do modlitwy, umartwienia, męstwa przezwyciężaniu trudności, pracy nad sobą, kształtowania cnót, wykorzeniania wad, dobrego spełniania naszych obowiązków stanu. Poznawajmy świętych, czcijmy świętych i naśladujmy świętych. W katechizmie katolickim świętego Piusa X czytamy, czego nauczają nas słowa wyznania wiary: wierzę w świętych obcowanie. W słowach świętych obcowanie, 9 artykuł wyznania wiary, naucza nas, że dobra duchowe Kościoła, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, są wspólne dla wszystkich członków Kościoła, ze względu na głęboką więź, która pomiędzy nimi istnieje. Jakie są te dobra wewnętrzne, wspólne dla całego Kościoła? Dobrami wewnętrznymi, wspólnymi dla całego Kościoła są łaski otrzymywane przez sakramenty, wiara, nadzieja i miłość, nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa, obfite zasługi Najświętszej Maryi Panny i świętych, a także owoce wszystkich dobrych uczynków, jakie dokonują się w Kościele. Jakie są dobra zewnętrzne, wspólne dla całego Kościoła? Dobrami zewnętrznymi, wspólnymi dla całego Kościoła są sakramenty, ofiara mszy świętej, publiczne modlitwy, czynności kultu religijnego oraz wszystkie zewnętrzne praktyki, które jednoczą wiernych. Czy wszystkie dzieci Kościoła uczestniczą w tej wspólnocie dóbr? Wszyscy chrześcijanie, którzy znajdują się w stanie łaski, uczestniczą we wspólnocie dóbr wewnętrznych, a osoby znajdujące się w stanie grzechu śmiertelnego nie mają tego uczestnictwa. Dlaczego osoby znajdujące się w stanie grzechu śmiertelnego nie mają uczestnictwa w dobrach wewnętrznych Kościoła? Osoby znajdujące się w stanie grzechu śmiertelnego nie mają uczestnictwa w dobrach wewnętrznych Kościoła, gdyż jako pozbawieni łaski Bożej są oni wykluczeni z doskonałej wspólnoty dóbr duchowych,
ani nie mogą wypełniać uczynków będących zasługą na życie wieczne. Bo łaska Boża, będąca życiem nadprzyrodzonym w duszy, jednoczy wiernych z Bogiem i z Jezusem Chrystusem jako żywe członki i czyni je zdolnymi do podejmowania działań będących zasługą na życie wieczne. Czy zatem chrześcijanie, którzy znajdują się w stanie grzechu śmiertelnego, są całkowicie pozbawieni wewnętrznych i duchowych dóbr Kościoła? Chrześcijanie, którzy znajdują się w stanie grzechu śmiertelnego, ciągle mogą korzystać z pewnych wewnętrznych i duchowych dóbr Kościoła, o ile zachowują nieutracalny charakter chrześcijański oraz cnotę wiary, która jest podstawą usprawiedliwienia. Ponadto są wspomagani modlitwami i dobrymi uczynkami wiernych dla uzyskania łaski nawrócenia do Boga. Czy chrześcijanie, którzy znajdują się w stanie grzechu śmiertelnego, uczestniczą w dobrach zewnętrznych Kościoła? Chrześcijanie, którzy znajdują się w stanie grzechu śmiertelnego, uczestniczą w dobrach zewnętrznych Kościoła, o ile nie są wykluczeni z Kościoła karą ekskomuniki. Dlaczego członkowie wspólnoty Kościoła traktowani łącznie są nazywani świętymi? Członkowie wspólnoty Kościoła traktowani łącznie są nazywani świętymi, gdyż wszyscy są powołani do świętości. Zostali uświęceni przez chrzest, a wielu z nich rzeczywiście osiągnęło doskonałą świętość. Gdzie można znaleźć członków Kościoła? Członków Kościoła można znaleźć częściowo w niebie, gdzie tworzą Kościół triumfujący, częściowo w czyśćcu, tworzący Kościół cierpiący, a częściowo na ziemi, tworzących Kościół walczący. Czy wspólnota świętych rozciąga się także na niebo i czyściec? Wspólnota świętych rozciąga się także na niebo i czyściec, gdyż miłość jednoczy trzy części Kościoła: triumfujący, cierpiący i walczący. Święci modlą się do Boga zarówno za nas, jak i za dusze przebywające w czyśćcu. Natomiast my oddajemy cześć i chwałę świętym, a także możemy ulżyć cierpieniom dusz czyśćcowych przez pozyskiwanie dla nich odpustów oraz owoców innych dobrych uczynków. Czy te różne części Kościoła tworzą jeden, jedyny Kościół? Tak, te różne części Kościoła tworzą jeden, jedyny Kościół oraz jedno, jedyne ciało, gdyż mają oni jedną głowę Jezusa Chrystusa. Mają tego samego Ducha, który ich ożywia i jednoczy, a także ten sam cel, to znaczy wieczne szczęście, którym niektórzy z nich już się radują, a inni mają nadzieję na jego osiągnięcie. Dlaczego prawdziwy Kościół nazywany jest świętym? Prawdziwy Kościół nazywany jest świętym, gdyż święty jest Jezus Chrystus, niewidzialna głowa Kościoła. Ponadto wielu członków Kościoła jest świętych. Święta jest także wiara Kościoła.
Jego prawa, sakramenty, a poza Kościołem nie ma i nie może być prawdziwej świętości. Drodzy wierni, niech dzisiejsza uroczystość wszystkich świętych zapali nas pragnieniem świętości. Dokładajmy pilnie i codziennie starań z pomocą łaski Bożej wypraszanej ufną modlitwą i przyjmowanej w sakramentach świętych, aby coraz lepiej wolę Bożą poznawać i coraz lepiej wolę Bożą wypełniać. Pisze święty Paweł apostoł, wolą Bożą jest wasze uświęcenie. A w tych dniach pomagajmy szczególnie duszą w czyśćcu cierpiącym przez modlitwę, zamawianie mszy świętych i ofiarowane za nie odpusty. Matkę Bożą prośmy dzisiaj, aby pomogła nam listopadowe dni przeżyć w duchu wiary i nadziei, pobożnie i z gorliwością. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.